Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie recenzja tego właśnie chłodzenia od firmy Cooler Master, chłodzenie z serii Master Air, model MA410P. Czyli jeśli chodzi o serię Master Air, jedno z mniejszych i jedno z tańszych chłodzeń, które w teście poradziło sobie całkiem nieźle na procesorze Intel Core i7 8700K. Jesteście ciekawi szczegółów? To oglądajcie dalej, a ceny tego chłodzenia macie w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, dostałem od Cooler Mastera takie właśnie chłodzenie do przetestowania. Będzie ono testowane już na nowej i7. Chłodzenie wygląda niepozornie, przynajmniej na opakowaniu. Za chwilkę dowiemy się więcej. Mamy chociażby tutaj kompatybilność tego wentylatora z RGB z różnymi systemami firmy MSI, ASRocka, systemem Asusa AuraSync oraz systemem Gigabyte'a, czyli Aorus też się w to wlicza i powinno u mnie to też śmigać. Mamy 120 mm wentylator od Cooler Mastera. Tu mamy wszystkie specyfikacje, oczywiście kompatybilność z wszystkimi popularnymi soketami. Mamy wymiary, mamy wagę 6 mm rurki, jeśli chodzi o średnicę i wentylator wytwarzający w warunkach laboratoryjnych do 30 dB. W warunkach rzeczywistych będzie to na pewno troszeczkę więcej, ale to sobie już zobaczymy, jak to będzie śmigać w praktyce. Mamy też z tyłu wymiary, ale zobaczmy sobie właściwie, jak to wygląda, co mamy w zestawie. Dobra, jest zasobniczek i w tym zasobniczku już patrzymy. Jest pasta termoprzewodząca, co to tutaj jest to Thermal Compound Master Gel Pro, czyli pasta, która powinna dać radę na początek, na pierwszą aplikację. Mamy tutaj mocowania do poszczególnych systemów, czyli AMD i Intela. Zastanawiałem się, czy będzie backplate. Widzę, że backplate jest. Tu są jeszcze jakieś podwyższenia. Tu jest backplate. Instrukcji jeszcze nie wypakowałem. Backplate jest z tworzywa, nie jest metalowy. Ale ok, mamy opisane wszystko i tu mamy jeszcze właśnie jakieś, mamy łączniki tutaj do tego RGB, dobra. Czyli akcesoria mamy. Jest instruction, rzucimy okiem. Jak to tutaj mniej więcej mocować. Dobra, mamy wszystkie składowe. Zaleca się zdjęcie wentylatora do montażu. Następnie mamy aplikację pasty oczywiście. I do Intela to ok. Potem mamy ten taki krzyżak. Ok, krzyżak skręcamy z backplate'em i to sobie osiada. No jest dobra. Na papierze przynajmniej ta instalacja nie wygląda jakoś tragicznie. Bywały chłodzenia, gdzie instalacja była koszmarem, ten cały montaż, ale zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Ale rzućmy sobie okiem jeszcze na jakość wykonania. Powiem Wam tak, wentylator wygląda tutaj dość masywnie. Ciekawe, czy to będzie fajnie świeciło. Mam oczywiście przewody w oplocie. Z tego, co widzę, są dość długie, nie chcę wyjść, takie chyba troszeczkę dłuższe od standardowych, około 30 cm tutaj mają, tak więc dobrze. Oczywiście jeden to jest zasilanie typowo, a drugie będziemy podpinać sobie do USB albo Molexa pewnie, żeby tym zarządzać. Od spodu mamy oczywiście wyszlifowane na płasko te rurki, które przechodzą tutaj w podstawę, czyli mamy taki direct touch, czyli zetknięcie tych rurek już z tą podstawką. Bardzo dobry system. Od góry mamy na czarno pomalowane logo Cooler Mastera i te finy tutaj wystają. No i sam blok jest, powiem Wam, taki dość przyzwoity. Nie wygląda to na pewno źle, wręcz przeciwnie, bym powiedział, że naprawdę solidne chłodzenie. Nie aż takie wielkie, bo miewałem większe chłodzenia, też cięższe, więc to będzie takie, powiedzmy, średnie. A jak się sprawdzi, zobaczycie w dalszej części filmu. Na razie macie taką suchą teorię. Zajrzeliśmy, co jest w zestawie, jak to jest wykonane. Teraz pora sprawdzić, jak to działa.
Ok, pokażę Wam teraz niektóre efekty LED-owe tego chłodzenia. W tej chwili widzicie coś dość ciekawego, czyli takie szybkie pulsowanie z przenikaniem kolorów RGB. Przy okazji, przy podświetleniu wygląda, jakby wentylator troszeczkę zwaniał. Mam tutaj sterownik na wierzchu, więc będę mógł z tego korzystać. Tak więc po kolei. Pierwszy przełącznik. Zobaczcie. Stałe. I zmieniam sobie kolory. Następnie mamy przyciemnianie. Jasne, ciemniej, 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 czyli kilka stopni jasności. No i zaczniemy efekty. Mamy efekt takiego mrugania. Oczywiście możemy nadal zmieniać kolory, zmieniać jasność. Kolejny efekt to powolna pulsacja. Teraz mamy coś w tym stylu. Mamy kolejny efekt. Przytrzymujemy i mamy kolejny efekt. I włączamy sobie RGB. No i wszystkie te efekty, które mieliśmy na pojedynczym kolorze, możemy mieć także właśnie na tym RGB. Tak więc sterowanie jest dość intuicyjne, tym, że musimy gdzieś pod ręką mieć tego pilota w obudowie czy na zewnątrz obudowy wyprowadzonego. Podłączone jest to na Molexy, co właśnie sprawia, że wystarczy nam ten pilot do użytkowania tego chłodzenia, tych zmian kolorów. Natomiast minus jest taki, że nie mamy tego właśnie podpięte przez USB, nie możemy zarządzać tym przy pomocy jakiejś aplikacji. Jest to takie troszeczkę uproszczone. O ile LEDy możemy także całkowicie wyłączyć, jeśli by nam przeszkadzały. I tak to wygląda z bliska i w całkowitych ciemnościach. Bierzemy się za test chłodzenia w programie OCCT. W tej chwili program jest uruchomiony od 2 minut, więc to jest dopiero początek kilkunastominutowego obciążania procesora z tym właśnie chłodzeniem. Jak na razie temperatury są całkiem przyzwoite, ale ciekawe, co będzie za kilkanaście minut. Możecie w tej chwili zobaczyć, że jest całkiem nieźle. Minimalne temperatury wynosiły około 40 stopni w spoczynku, a po obciążaniu już no prawie 3 minuty, maksymalnie to było 57 stopni na pierwszym rdzeniu, na pozostałych jest to troszeczkę mniej. Tak więc zobaczymy po około 15 minutach testu, jaki będzie wynik. No jak widzieliście, cały czas poziom hałasu około 44 decybele. Podczas obciążania procesora programem OCCT już przez ponad 5 minut temperatury tutaj maksymalne do 58 stopni były, więc chłodzenie raz, że jest dość ciche, dwa, że utrzymuje procesor w ryzach. Procesor, który znany jest z tego, że potrafi się bardzo zagrzać. Tutaj ten procesor jest fabrycznie nowy, nie było żadnych skalpów, po prostu nałożyłem pastę termoprzewodzącą z zestawu z chłodzeniem, tą, którą Wam pokazywałem na początku, i na tej właśnie paście to chłodzenie jest testowane. Jak na razie temperatury są bardzo, bardzo przyzwoite. Nie patrzcie na max, tylko patrzcie na obecną wartość. Jest to do 53 stopni. W międzyczasie nawet wentylator, jak widzieliście, jeszcze zwolnił obroty, ściszył się do 41 dB, więc naprawdę świetnie. Takie dość niewielkie, niepozorne chłodzenie, a jak świetnie sobie radzi. Powiem Wam, że sam się tak dobrych wyników nie spodziewałem, szczerze. No i jest naprawdę niespodziewanie dobrze. 10 minut za nami, a tutaj żadnych komplikacji. Cały czas to chłodzenie wydaje się być na stałym poziomie. Wentylator chłodzenia nawet specjalnie się nie rozkręca, żeby po prostu wejść na wyższe obroty, schłodzić i potem znów się włączyć. Po prostu
to chłodzenie jest na takim stałym, leniwym bym nazwał poziomie. Nie wiem, czy tak dobrze działa ta pasta termoprzewodząca, czy ten blok aluminiowy, który nie jest jakiś specjalnie duży. Widywałem większe bloki, które radziły sobie, no nieźle, ale nie aż tak dobrze. No i ten wentylator też jest troszeczkę, jakby nie było, na tych zaczepach odsunięty. Tam widzicie tą przerwę, że jest dość dużo odsunięty od tego bloku. Nie jest tak przyczepiony do bloku, jak to w większości przypadków bywa. Cały czas nam pięknie tutaj świeci efektami. Kręci się, mogłoby się wydawać leniwie. Na wyniki jakie są, takie są. Już myślę, że za kolejne 10 minut, 20, 30 będzie cały czas taka sama temperatura. Po prostu ten procesor się już bardziej tutaj nie zagrzeje. Pozostanie oczywiście sprawdzić jeszcze w grach. No dobrze, jakieś 5 minut toksika, zobaczymy, co się dzieje z kartą. Cały czas program był włączony, więc sprawdźmy. No i sam jestem ciekaw. Maksymalnie 53 stopnie. Tak więc naprawdę niewiele. Ale sprawdzimy jeszcze w bardziej wymagającej grze. Sprawdzimy teraz w Star Wars Battlefront. Dobra, jak na razie nie słychać, żeby chłodnie robiło się jakieś głośniejsze. Dobra, mamy wygraną i sprawdzamy wynik. 65-68 maksymalnie. Jak na wymagającą grę, nie jest to moim zdaniem wynik jakiś zły, naprawdę przyzwoicie. Tymczasem procesor bardzo szybko schłodził się poniżej 50 stopni, więc ok. No dobrze, trzeba podsumować, że to chłodzenie zaskoczyło mnie całkiem pozytywnie. Powiem Wam, że było to pierwsze chłodzenie poza boksowym, które instalowałem tylko i wyłącznie do rozruchu komputera, żeby sprawdzić, czy procesor jest sprawny, czy wszystko rusza. I nie spodziewałem się tutaj zbyt dobrych wyników, tym bardziej czytając opinię, że te procesory lubią się grzać nawet do ponad 80 stopni. Ten procesor jest fabrycznie nowy, nie był skalpowany, nie był poddawany żadnym tuningom, nie był też co prawda podkręcany, ale przy swoim takim natywnym taktowaniu i podstawowych napięciach, to wyniki myślę, że są naprawdę obiecujące. Raz, że to chłodzenie jest dość ciche, to do tego temperatury były
ujarzmione, 3 grałem w gry komputerowe, 3 robiłem jakieś testy obciążania programami, wyniki są naprawdę ok. Do tego mamy niewielki blok chłodzenia, za to dość wysoki, więc weźcie pod uwagę, czy wejdzie do Waszej obudowy, czy nie będzie właśnie zbyt wysoki, bo do obudowy testowej wszedł dosłownie na styk, milimetry brakowały już do panelu bocznego. I mamy tutaj ciekawie rozwiązane LEDy. Nie mamy co prawda aplikacji sterowania poprzez USB, ale mamy taki pilocik i sterowanie po podłączeniu do Molexa. A więc dość ciche, wizualnie świetne, no i dość dobrze radzące sobie nawet z wymagającymi procesorami. Co do montażu, powiem Wam, że tutaj nie było większych problemów. Instrukcja w jednym miejscu mogłaby być jaśniejsza, bo jeśli widzieliście tą taką podstawę w kształcie X-a, nie było powiedziane, czy to ma wskoczyć do środka tej podstawy. Okazało się, że nie. Obejrzałem kilka filmików zagranicznych, okazało się, że jak dokręcali to inni youtuberzy, to wszystko tam chodziło, latało, więc to mnie naprowadziło na tor, że trzeba to po prostu na luzie dokręcić i to chłodzenie potem trzyma. Gdyby to było troszeczkę wyraźnie opisane w instrukcji, na pewno nie straciłbym tych dodatkowych minut na oglądanie filmów, jak to zrobić poprawnie, bo po prostu nie chciałem tego uszkodzić, zrobić tego siłowo. Dlatego to jest taki mały minusik, a poza tym montaż można powiedzieć, że przebiegł bezproblemowo. Wydaje się też, że pasta dołączona do zestawu jest całkiem dobra, bo te temperatury są naprawdę dość rozsądne. Zbyt wielu chłodzeń ostatnimi czasy nie testowałem, a to trzeba przyznać, wypada całkiem nieźle. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie, że ceny tego chłodzenia macie w opisie filmu. Jeśli film Wam się spodobał, zasubskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was. Cześć!